Po raz pierwszy w nowym roku oddaję Państwu głos. Karol Plewa, dobry wieczór, a dziś gościem w studiu jest Ryszard Czarnecki, wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego, polityk Prawa i Sprawiedliwości. Dobry wieczór. Witam Pana, witam Państwa. Proszę Państwa, czekamy na Państwa telefony, bo to jest program, w którym, przypominam, władzę ma suweren, czyli państwo. Można się dziś dodzwonić do wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego. Prosimy o telefony pod numer 578-018-149. A przywilej pierwszego pytania należy do mnie. Pan przewodniczący jest koneserem filmu. Co zarekomendowałby pan widzom? Niemiecko-francuski film z Różą Thun o sytuacji politycznej w Polsce czy Koronę Królów? Ja pierwszy widziałem i jeżeli ktoś chce się wkurzyć, to niech ogląda. Antypolska szmira propagandowa. Mi to pachnie Leni Riefenstahl, to była taka reżyserka Adolfa Hitlera. Propaganda wtedy Niemiec Hitlera, teraz propaganda antypolska. Koronę Królów nie oglądałem, czytam sprzeczne recenzje, ale dobrze, że powstał serial o polskiej historii. Róża Thun jest współczesnym szmalcownikiem? To mocno oskarżenie. Pani von Thun Hohenstein, pełne nazwisko, po mężu, jest osobą, która była kiedyś ambasadorem Unii Europejskiej w Polsce, szefem stałego przedstawicielstwa Unii Europejskiej w Polsce. I mam wrażenie, że mentalnie dalej się czuje jako ambasador Unii w Polsce, nie jako przedstawiciel Polski w Unii Europejskiej. Jest osobą, która dała się użyć, a może chciała dać się użyć. Wystąpił jako pożyteczny idiota w tej propagandówce niemieckiej. Może parcie na szkło? Ja myślę, że nienawiść do polskiego rządu, który ma demokratyczny mandat, nienawiść, która przedstawia wszystko. Przypomnę, że to właśnie jej ludzie, jej zaplecze w Krakowie, jako pierwsze środowisko w Polsce, zaprotestowało przeciwko pochowaniu naszego prezydenta, prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pana profesora Lecha Kaczyńskiego na Wawelu. To właśnie środowisko pani Thun von Thun und Hohenstein tego się domagało, mimo że wtedy jeszcze w Polsce były pewne hamulce tuż po śmierci prezydenta pod Smoleńskiem i o tym może niektórzy źli ludzie myśleli, ale nikt nie mówił tego głośno. Jej asystent powiedział to jako pierwszy. Myślę, że ja uważam, że należy nazywać hańbą hańbę, należy czyny niegodziwe nazywać czynami niegodziwymi. Wiele osób przystaje na ulicy, na korytarzu, gratuluje mi tego, co powiedziałem, ja nie słucham jednego słowa. Przeprosiny się należą ze strony pani von Thun Hohenstein Polakom, Polsce, za to, że wobec niemieckiej opinii publicznej, wobec Niemców, zrobiła z Polski kraj, który jest dyktaturą, gdzie są przetrzymywani więźniowie polityczni. Panie przewodniczący, przy naszym telefonie pani Wacława z Mazowieckiego. Dobry wieczór, oddaję pani głos, panie Wacławo. Halo? Ja chciałam powiedzieć panu Czarneckiemu, że chciałam w ogóle przeprosić PiS, bo ja głosowałam kiedyś na Platformę, tak, i doznałam piekła na ziemi, tak, szczególnie jeśli chodzi o sąd. I chciałam przeprosić i powiedzieć, że będę musiała to jakoś zadośćuczynić i namówię kogoś, jak będą następne wybory, żeby poszedł ze mną i zagłosował na PiS, bo nareszcie nadzieja dla zwykłego narodu przyszła. I jeszcze chciałam, mam takie pytanie, bo czasami słyszę, że ten pan prezydent ze Słupska, zapomniałam, jak on się nazywa, pan Robert Biedroń chyba. Tak, że on na prezydenta i wie pan, obawiam się, że jak on by na tego prezydenta wystartował i dostał, to my mogliby, nasz kraj mógłby się wysunąć na pierwsze miejsce, jeśli chodzi o rozwój przedsiębiorczości genitalnej. A tak naprawdę no nie chciałabym, żeby tak było. I takich ludzi to może w ogóle nie można na takie stanowiska wysuwać. Dziękujemy bardzo, no, panie Wacławo, dziękujemy za ten telefon. Pan przewodniczący podziela te obawy? Ja tylko przypomnę, bo mało kto o tym wie, w tej chwili jest ten pan bardzo tak pompowany na kogoś ważnego, na polityka z przyszłością, ale okazało się, że ku
osłupieniu wielu, a to jest naprawdę rzadkość, żeby urzędującemu prezydentowi miasta Rada Miasta odmawiała absolutorium. To się zdarzyło w Słupsku. I tam nienawidzące się dwie partie, Prawo i Sprawiedliwość i Platforma, zostały zjednoczone w niechęci do prezydenta Biedronia. Muszę powiedzieć, że jeżeli jakieś media czy środowiska polityczne myślą, że Polacy są na tyle naiwni, aby komuś, komu po 3 latach urzędowania w Słupsku radni miejscy odmówili absolutorium budżetowego, ponieważ tak kiepsko rządzi, jeżeli ci ludzie myślą, że ktoś, kto nie ma poparcia, kto nie został skwitowany na poziomie Słupska, może być kandydatem na prezydenta Polski, no to się grubo mylą. No, Polacy jednak mają swój rozum i na taki numer się nie nabiorą. Pani Wacława z Mazowieckiego się do nas dzwoniła. Czekamy na kolejne telefony. Kto będzie następny? 5780181149. Mówiliśmy o telenoweli Korona Królów. Chcę, żebyśmy się zastanowili trochę nad inną telenowelą, a mianowicie rekonstrukcją rządu. Jaki będzie finał tej telenoweli? Kto opuści tę murawę dobrej zmiany, a kogo premier Morawiecki wprowadzi z ławki rezerwowych na boisko? No to już pan premier ogłosi, to będzie, myślę, bardzo, bardzo szybko. Natomiast byłoby rzeczą nieelegancką w tej chwili spekulowanie albo ujawnianie tego, ale no, nie będzie to kosmetyka. Pan Bogdan z Bremy przy naszym telefonie. Panie Bogdanie, dobry wieczór. Pan przewodniczący Ryszard Czarnecki jest do pana dyspozycji. Dziękuję. Prosimy, może pan już mówić. Dobry wieczór, szczęść Boże wszystkim i serdeczne życzenia noworoczne składam dla wszystkich i dla redakcji i dla... Tak? Tak, tak, panie Bogdanie. Ja mam pytanie do pana Czarneckiego. Chodzi mi o to, czy można poważnie traktować te sankcje, czy powiedzmy, jak dzisiaj ostatnio pan Schulz powiedział, że Niemcy wstrzymają jakieś tam wpłaty, jak to się mówi, do budżetu europejskiego, a tym samym będzie ograniczony późniejszy, ten przyszły budżet, który jest w tej chwili planowany. Jak to jest obwarowane faktycznie tymi ustawami Unii Europejskiej? Czy to jest prawda w ogóle? Czy to jest możliwe? Czy to jest tylko straszak albo oddźwięk na tą wizytę naszego premiera, pana Morawieckiego? Bo tu jest straszna nagonka w Niemczech, w Bremen, przede wszystkim Bremen, no bo w ogóle ogólnie w Niemczech, jak się czyta, czy internet, czy gazety. Dziękujemy bardzo, panie Bogdanie i pan przewodniczący. Ważne pytanie, dziękuję za to panu. Bo pan powiedział, że szanse na sankcje są takie jak to, że pan weźmie udział w chińskim balecie, tak? Czy, że będę prima balerą w chińskim balecie, że to większe szanse na to, że będę prima balerą w Pekinie niż na sankcje. Szanse na sankcje przeciwko Polsce są zerowe. I to mogę panu powiedzieć wprost. Natomiast czy artykuł 7 będzie uruchomiony, czy nie, tego nie wiem. Nie przywiązujmy do tego wagi, ponieważ artykuł 7 jest tak naprawdę nie rodzi żadnych konsekwencji politycznych, ekonomicznych, finansowych. Natomiast pan pyta, co nam grozi. No, pewien konflikt na paru płaszczyznach między Warszawą a Brukselą trwa praktycznie od początku rządu Prawa i Sprawiedliwości, 2 lata i no, niecały kwartał. Zwracam uwagę, bo mało kto o tym mówi. W tym czasie były przyjęte 3 budżety Unii Europejskiej na kolejne lata. 2016, 2017 i 2018. W żadnym z tych budżetów ani o 1 euro nie uszczuplono tego, co się Polsce należało. A więc widać wyraźnie, że nawet no, pewien taki boks polityczny między nami a Unią Europejską nie spowodował, Unia się nie uśmieliła, żeby nam zabrać to, co nam się należy. Mówię w kontekście wypowiedzi Martina Schulza, który dzisiaj nam grozi palcem, że zabierze Polsce i Węgrom pieniądze, jeżeli Polacy nie przyjmują imigrantów, głównie muzułmanów. Otóż oświadczam panu Schulzowi, z którym przed 2,5 roku byłem w prezydium Parlamentu Europejskiego, że my nie przyjmiemy imigrantów spoza Europy, głównie wyznawców islamu.
i temu szantażowi finansowemu nie ulegniemy, a pan Martin Schulz póki co deklarował, że jego partia przyjdzie do opozycji, więc ma na to wpływ zerowy, choć podejrzewam, że powstanie koalicja, wielka koalicja CDU, CSU, SPD i wtedy pan Martin Schulz ma szansę być wicekanclerzem i szefem Ministerstwa Spraw Zagranicznych, ale mimo to no, generalnie sytuacja, w której politycy niemieccy grożą Polsce i mówią, że zabiorą nam pieniądze, jak nie będziemy robić tego, co nie będą chcieli, czy mówiąc, przekładając to na język normalny, jak nie będziemy naprawiać ich błędów, gdy chodzi o politykę migracyjną, to jest sytuacja, która no, przypomina nam najgorsze historie z przeszłości. I taka arogancja i niemiecka buta no, naprawdę nie służy budowaniu wspólnej Europy. Posłuchajmy pani Grażyny ze Szczecina. Halo, halo, pani Grażyno, dobry wieczór. Halo, dobry wieczór. Dobry wieczór, pani, słuchamy pytania. Ja chciałam się na temat pracowników tej najniższej szczebla, najniższego, pracowników fizycznych w Polsce ostatnio. Bo proszę państwa, jak nastała cała ta zmiana, to pracownicy przedtem to zarabiali dosyć za swoją pracę. Teraz zarabiają bardzo mało, to 2000 przeciętnie i nie mają głosu tak praktycznie, żeby czy się, jak coś ci się nie podoba, no to idź się zwolni. No ale zwolni się, jak gdzieś pójdziesz, to masz na 3 miesiące, na pół roku cię przyjmują i ci mogą przedłużyć albo nie. Stawki są najniższe, 2000 po 25 latach mają. Jak ja pracowałam, mam 70 praktycznie. To był pracownik trochę szanowany. Teraz ci ludzie to nawet nie mogą iść do lekarza, bo idziesz do lekarza, to lekarze strajkują oczywiście. Pójdziesz do niego, do przychodni, to on od razu ci przepisuje receptę, lekarstwo przeciwbólowe i nic więcej. Musisz iść prywatnie, prywatnie przeciętnie 100-150. I tak to się tak mają ci ludzie, którzy wałęsy nosili na plecach, to teraz ich dzieci, bo nie każdy może być profesorem, informatykiem czy jakimś lekarzem, prawda? I po szkołach zawodowych, po technikach ludzie przeważnie pracują na tych niższych, są tam jakimiś stolarzami, ślusarzami, robotpracownikami fizycznymi. Tak praktycznie oni są najbardziej potrzebni. I oni muszą wyjeżdżać za granicę, czy tam nie ma. Inspekcja pracy się nie wtrąca, okaże się zwolnić i sprawę do sądu oddać. Dziękujemy to pani Grażyno. Tak. Rozumiemy i pozwólmy panu przewodniczącemu coś stosunkowo. Pani do, żeby to dobrze wybrzmiało, pani mówi nie tyle o zmianie między rządami Platformy i PSL-u, a rządami Prawa i Sprawiedliwości, tylko o czasach no, sprzed roku 89 i obecnymi. A ja myślę, że akurat obecny rząd zwiększa zarobki, zwiększa także realną siłę nabywczą złotówki, ale myślę też, że co bardzo ważne, że ten rząd z dużym szacunkiem traktuje każdego polskiego obywatela, obojętnie od tego, czy ma wyższe wykształcenie, czy tego wykształcenia nie ma, czy pracuje fizycznie, czy umysłowo. Myślę, że ten szacunek dla każdego Polaka, obojętnie od wykształcenia, obojętnie od tego, gdzie mieszka, na wsi, czy w miasteczku, czy w mieście, to jednak ten rząd bardzo różni od rządu poprzedniego. Jeszcze a propos Unii Europejskiej, panie przewodniczący, bo skoro Unia uwzięła się na Polskę, to dlaczego w samym PiS słychać głosy, że Mateusz Morawiecki ma ocieplić nasze relacje z Europą? Ja myślę, że to trzeba na to spojrzeć szerzej. Mateusz Morawiecki, no, człowiek wywodzący się z świata finansów, świata gospodarki, jest pewnym takim sygnałem dla przedsiębiorców, dla firm, także dla potencjalnych inwestorów zagranicznych, że warto z Polską handlować, warto w Polskę inwestować, ale nie w sensie jakichś spekulacji finansowych, tylko poprzez powstanie fabryk od dołu, od ziemi i tworzyć trwałe miejsca pracy dla Polaków. No, zwracam uwagę, że kiedy był wicepremierem w rządzie, zwiększyły się i to bardzo, rzędu kilkudziesięciu procent, inwestycje z Korei, z Japonii,
tuż jak kończył swoje prace jako wicepremier, jeszcze zdobył Toyotę dla Dolnego Śląska. I ja podkreślam to, ponieważ akurat, to ja znam te dane, inwestycje zagraniczne w świecie spadły 10%. Inwestycje zagraniczne w Polsce wzrosły 10%, mimo tego, że się kurczą na świecie. To jest pewien sygnał i akurat myślę, że Mateusz Morawiecki może jest nawet bardziej sprawnym szermierzem, gdy chodzi o rynki finansowe światowe, niż gdy chodzi o Unię. Czeka przy naszym telefonie, panie przewodniczący, pani Teresa z Piaseczna. Dobry wieczór, pani Tereso, oddaję pani głos. Dobry wieczór. Ja mam tak pytanie, taką refleksję swoją na tych wszystkich, którzy tam nam przeszkadzają, wszyscy to oszkalają z nas i tak dalej, i tak dalej. I panie pośle, czy zamiast prostować, no i tam ubolewać i prawda, oburzać się, no tak jak pewnie się większość z nas oburza, czy nie lepiej by, czy nie można by było po prostu odebrać im obywatelstwa polskiego tym ludziom? Przecież no, pan Tusk to jest Niemcem. No dość radykalne posunięcie. Ciekawe, co znaczy, to pan przewodniczący. Podkreśla, że jest przedstawicielem mniejszości etnicznej Kaszubów, ale sami Kaszubi, jak mi ostatnio mówił też Kaszuba Jarosław Sellin, sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Kaszuba, podkreślający, że jest Polakiem i Kaszubą, on mówił, że Kaszubi nazywają Tuska taką pogardą Danziger, więc też nie traktują go jako swojego. Natomiast myślę, że Donald Tusk, obojętnie od pochodzenia etnicznego, przede wszystkim będzie oceniany jako polski premier, który swoją karierę osobistą, wspinanie się po szczeblach unijnych, wyżej cenił niż interes gospodarczy, interes polityczny własnego kraju. I myślę, że będzie miał bardzo złą prasę u potomnych. W 2018 roku uspokoją się nasze relacje, z Unią Europejską? Zejdziemy z wojennej ścieżki? Wie pan, ja bym powiedział w ten sposób, że premier Morawiecki nie ma czarodziejskiej różdżki, nie powie hokus pokus i będzie wszystko klawo, cacy w relacjach z Brukselą. Bruksela jest często... Ale jakie są pana przewidywania, że Unia Europejska będzie zmęczona tym sporem, PiS się też zmęczy i każdemu już będzie, każdy już powie pana dość temu sporem? Pana będzie walczyło interesy narodowe. I uwaga, właśnie to, że Polska rośnie, że staje się coraz bardziej konkurencyjna w wymiarze gospodarczym, politycznym, właśnie to powoduje tą agresję, ten atak na Polskę. Więc ja bym uważał nawet za rzecz oczywistą, jeżeli polski rząd będzie dalej walczył o interesy Polaków, to ten atak będzie. Gdyby odpuścił, to może ten atak by zelżał, ale mam nadzieję, że nie odpuści, że dalej dla naszego rządu, dla rządu Rzeczpospolitej Polskiej będzie podstawowym, takim fundamentalnym kryterium, a kwestia naszego interesu narodowego, interesu Polaków, a to będzie generować presję unijną. To była pierwsza część programu. Oddaję państwu głos. Gościem jest Ryszard Czarnecki, wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego, polityk Prawa i Sprawiedliwości. Za chwilę, proszę państwa, przeniesiemy się na Facebooka. Proszę być z nami. Wystarczy wejść na fanpage Telewizji Republika i tam przenieść się już z nami do kolejnej, drugiej części programu. W której, przypominam, Ryszard Czarnecki, wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego. Do zobaczenia za chwilę na Facebooku. Dziękuję. We'll be right back.
I wracamy do programu Oddaję Państwu Głos. Gościem jest Ryszard Czarnecki, wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego, polityk Prawa i Sprawiedliwości. Jeszcze raz dobry wieczór. Witam pana, witam państwa. Jesteśmy na Facebooku, przypominamy, tu można nas oglądać, linie telefoniczne zamknęliśmy, ale nadal toczy się, myślę, ciekawa rozmowa. Trochę gorzko zaczniemy teraz, panie przewodniczący, bo mieliśmy w ostatnim czasie serię ataków na biura poselskie polityków Prawa i Sprawiedliwości. Może nie będzie miłe to, co powiem, ale chyba ten spór jest na rękę i PiS-owi, i Platformie, bo w ten sposób weryfikuje się, kto jest po naszej stronie, a kto jest po stronie wroga. Ja myślę, że źle się dzieje dla Polski, no bo ja jestem za tym, żebyśmy bardzo ostro się spierali. Ja jestem historykiem, mogę powiedzieć, że w Sejmie II Rzeczypospolitej, no powiem wprost, bardzo szczerze, ostrzej się atakowano niż w obecnym Sejmie, czy w Sejmie poprzednim. Tutaj można cytować różne wystąpienia, dużo bardziej krwiste. Skądinąd, jeżeli porównuję polską politykę z polityką amerykańską, a pierwsze wybory prezydenckie w USA, zwycięstwo Williama Billa Clintona obserwowałem 26 lat temu, to powiem, że ta polityka amerykańska jest dużo bardziej brutalna niż polska. Polityka brytyjska jest bardziej brutalna niż polska. Polityka ukraińska z kolei z drugiej strony ze wschodu patrząc jest dużo bardziej brutalna niż polska. Natomiast możemy mówić bardzo ostre rzeczy i to jest, uważam, część demokracji. Natomiast byłoby rzeczą fatalną, jest rzeczą fatalną, że następuje przekroczenie takiej cienkiej, czerwonej linii w postaci no, ataków już fizycznych na biura poselskie, czy szarpanie posłów przed tak jest, no właśnie, bo wszystkie opcje polityczne mówią, że powinniśmy się zjednoczyć jako Polacy na stulecie niepodległości, a najtrudniej jest zjednoczyć się polityką. Ja bym powiedział w ten sposób, że ja już znaczy nie ma mowy o zjednoczeniu między politykami. Nie chodzi o jedność polityków, bo demokracja polega na różnicach. Natomiast chodzi o to, żeby zwłaszcza totalna opozycja jednak starała się uspokajać, a nie podgrzewać nastroje. 9 ataków na biura poselskie policzyłem. 2 Warszawa, 2 Kujawsko-Pomorskie, Szczecin, Olsztyn, i jeszcze Syców na Dolnym Śląsku, gdzie podpalono biuro minister Beaty Kempy. A teraz słyszałem kolejny incydent związany z panią poseł Pawłowicz. No więc no, to jest tak, że od żebyczka do koziczka. Na razie się zamalowuje farbą drzwi czy okna biur poselskich Prawa i Sprawiedliwości, czy też się uniemożliwia wejście do drzwi. Do lokalu, no ale jutro może się polać się krew. Zresztą nawet w internecie widzę zapowiedzi niektórych chyba jakichś psychopatycznych zwolenników Platformy czy totalnej opozycji, że musi się polać krew, najpierw żeby była to krew pisowska, to jest cytat. No, zwracam uwagę, że pan Cyba, który kiedyś członek Platformy, kiedyś taksówka szczęstowy, który zabił działacza Prawa i Sprawiedliwości w Łodzi, a drugiego ciężko ranił, on też przez wiele lat był bardzo radykalny w wypowiedziach, aż w końcu jakaś przekroczył pewną granicę i zabił. Oby te negatywne nastroje się wyciszyły, uspokoiły. Trochę może przyjemniejszy temat. Jaki był rok 2017 dla Ryszarda Czarneckiego? Niekoniecznie politycznie, może być pozapolitycznie. Jakie ma postanowienia na rok 2018? No był bardzo ważny także politycznie, no bo jako pierwszy Polak zostałem ponownie wybrany na funkcję wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego, a przede mną w tym prezydium Europarlamentu, gdy chodzi o Polaków, no był przewodniczący Buzek, nie uzyskał reelekcji, wiceprzewodniczący Siwiec z SLD, Sariusz Wolski wtedy jeszcze z Platformy, Adam Bielan z Prawa i Sprawiedliwości, a Protasiewicz z Platformy Obywatelskiej, jeszcze tam Oleszkiewicz i oni, żaden z nich nie uzyskał reelekcji. Ja byłem pierwszym Polakiem, który uzyskał ponowny wybór. Gdy chodzi o życie pozapolityczne, no to przygotowuję swoje kolejne dwie książki. To pan przewodniczący może uchyli rąbka tajemnicy, co to będą za książki? No, jeden to zbiór reportaży z tego świata, kolejny tom, a druga taka książka, która podsumowuje moją działalność publicystyczną, czyli artykuły z ostatniego ćwierćwiecza.
I myślę, że to może być ciekawe, bo to pokazuje pewną ciągłość. Na rynku? No, w tym roku wydaje to w dwóch różnych wydawnictwach. Mam nadzieję, że kiedyś z tą jedną czy drugą książką do Państwa przyjdę. Czyli ogólnie dla Ryszarda Czarneckiego owocnie zapowiada się ten rok 2018. To prawda. Mam nadzieję, że on będzie dobry dla Polski. To jest najważniejsze. A będzie dobry dla polskich skoczków, bo wszystko wskazuje na to, że naszykowaliśmy formę genialną, jeśli chodzi na przykład o Kamila Stocha na trójki czterech skoczni, a pan jako niedoszły szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego mógłby nam tu wywróżyć, czy mamy jakieś szanse również na sukcesy olimpijskie polskich skoczków. No myślę, że walczymy o złoto w drużynie z Niemcami i Norwegami. Widać wyraźnie, że walczymy o medale indywidualne. Przypomnijmy, że dwóch tytułów mistrza olimpijskiego broni Polak Kamil Stoch, ale ja nie byłbym zaskoczony medalem Dawida Kubackiego, a może i Macieja Kota. Kubacki wygrał Puchar Świata letni. No, Kot był czwarty w Pucharze Świata w zeszłym roku w czterech skoczni. Naprawdę uważam, że mogą być też medale indywidualne. No i tak jednak mam nadzieję, że łyżwiarki szybkie, które przywiązły srebro ostatnich igrzysk, a poprzednio brąz, że też jakieś medale się pokuszą. A pan prywatnie jakie sporty preferuje? Oglądanie jakich sportów, kibicowanie komu? To widowiskowe łyżwiarstwo, czy raczej te dramaturgie skoku? Sam to jeżdżę na rowerze i pływam, a na żywo bardzo lubię oglądać żużel i siatkówkę, a piłka to jak każdy Polak. Jak każdy Polak. Wracając jeszcze do tej polityki, co z młodymi lekarzami, panie przewodniczący? Jak sprawić, by nie czuli się przez polityków lekceważeni? Ja myślę, że akurat nasz rząd, nasz minister zdrowia absolutnie lekceważą lekarzy rezydentów. Liczą się pan nie gadulstwo, tylko liczą się fakty, konkrety, działania, czyny. No ten rząd najbardziej ze wszystkich rządów w ostatnim ćwierćwieczu zwiększył zakłady na służbę zdrowia. Ja mam czasem takie wrażenie, że te długotrwałe negocjacje, które są podejmowane przez lekarzy rezydentów, mam wrażenie, nie po to, żeby uzyskać jakiś kompromis, konsensus, tylko żeby te negocjacje trwały i żeby ten festiwal medialny dalej trwał. Ja dzisiaj rozmawiałem z ministrem zdrowia, panem Radziwiłłem, no i on mówił, że największym problemem jest kwestia dobrej woli po drugiej stronie. Czy rzeczywiście im chodzi o to, żeby zawrzeć porozumienie, czy żeby nie tyle króliczka złapać, co go gonić. No jeżeli chcą go gonić, a nie złapać, no to te negocjacje będą bardzo długie, tylko szkoda, że kosztem pacjentów. A jaki to będzie rok, panie przewodniczący, jak pan zakłada dla Prawa i Sprawiedliwości, czy te słupki poparcia pozostaną na wysokim poziomie? Czy stanie się to, co życzy wam opozycja, czyli woda sodowa zrobi swoje? Akurat Jarosław Kaczyński jest człowiekiem, który wody sodowej nie toleruje, ponieważ on lubi Sienkiewicza, ja też, mam nadzieję też, to ja czasem w kontekście Jarosława Kaczyńskiego cytuję takie powiedzenie wachmistrza Soroki o Andrzeju Kmicicu Babiniczu: nasz pan dla wrogów okrutny, ale dla swoich też nielekki. I myślę, że Jarosław Kaczyński także dla swoich jest nielekki i on będzie bardzo dbał o to, żebyśmy w piórka nie obrośli. A jakie najtrudniejsze wyzwania przed Prawem i Sprawiedliwością? Bo wiele się udało, a co takiego priorytetowego jeszcze ma się udać? No, wybory samorządowe w tym roku. Na razie w jednym na 16 sejmików wojewódzkich rządzimy. To się na pewno bardzo mocno opozycja zmieni. Opozycja pręży muskuły. Mówi, że tutaj wreszcie można będzie zagrozić Prawu i Sprawiedliwości. No, opozycja ma zbójeckie prawo do tego, żeby prężyć muskuły. Natomiast opozycja na razie straciła, i to bardzo wyraźnie, w porównaniu z tym wynikiem, jaki miała w wyborach parlamentarnych. Opozycja nie zniknie, natomiast nie sądzę, żeby to była opozycja merytorycznie, intelektualnie silna. I tutaj musimy postawić kropkę. Ryszard Czarnecki, wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję za wizytę w studiu. Dziękuję widzom. Do siego roku. Do siego roku. Dziękuję widzom na Facebooku. Wszystkiego dobrego w tym roku, tego by polityka nas nie dzieliła, proszę Państwa, i do zobaczenia za tydzień.